Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony KL209, witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych. Dzisiaj oczywiście Wam powiem, kiedy dokładnie przycinać lawendę. Otóż można oczywiście wczesną wiosną, latem lub początek jesieni, tak mniej więcej się obcina lawendę. Albo po prostu wiosną od trzeciej dekady, czyli od marca do początku kwietnia takiej trzeciej dekady, że po prostu możemy tą lawendę obcinać. To oczywiście widzimy, że mamy obrazek, że jak można ją obciąć. Tu oczywiście macie, jakby to powiedzieć, zaznaczone, jak się ją faktycznie obcina, tak dalej, tak dalej. I w takich oczywiście, przy okazji, lawendę przycinamy dwa razy chyba. Dwa razy w roku, chyba coś takiego. O ile się nie mylę, proszę Państwa, o ile się nie mylę, dwa razy w roku przycinamy ją. Później jakoś tam sobie rośnie i tak dalej, ale nie raz w roku, tylko dwa razy w roku ją po prostu przycinamy i tak jakoś tam będzie rosła. No cóż, to było jeśli chodzi o to na tyle. Mam nadzieję, że oczywiście Wam pomogłem, że będziecie wiedzieli, kiedy praktycznie ciąć tą lawendę i tak dalej, że dwa razy w roku się ją obcina. Można oczywiście wczesną wiosną trzeciej dekady, oczywiście początek kwietnia, coś takiego. Lub po prostu teraz, jak mamy na przykład lipiec czy czerwiec, latem można ją przyciąć. Albo po prostu początek jesieni, to już jest oczywiście na ostatni dzwonek. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał ogrodniczy. Także zachęcam do subskrybowania oczywiście kanału Porady Ogrodniczej, ale oczywiście na YouTube. No i do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście film się Wam spodobał lub oczywiście Wam pomogłem w tej tak zwanej poradzie ogrodniczej, tak? Także oczywiście dziękuję za uwagę. No i oczywiście teraz oczywiście zapraszam na relację, co ogólnie się udało mi zrobić fascynującego dzięki oczywiście piasku. Także zapraszam na relację, a tu oczywiście się żegnamy i do zobaczenia w kolejnych materiałach ogrodniczych, poradach ogrodniczych oczywiście, ale na razie i do zobaczenia. Zapraszam na relację.